a później przez Litwę, Łotwę, dotarł do Wielkiej Brytanii i to już w grudniu 1939 roku już się tam zameldował. Co ciekawe, bardzo podobnie zrobił komandor porucznik Henryk Eibel, to jego zastępca, ale jego bym tu kompletnie nie pominął, bo to był zupełnie wyjątkowy człowiek, człowiek taki z charakterem, aby warto było zawsze, żeby Polska takich miała synów. Obaj trafiają do Wielkiej Brytanii i tam pierwsze co zresztą ciekawe Zajączkowski raportuje, jakie były losy flotyli, co z nimi się działo, składa maszynopis. I pojawia się tutaj od razu starcie ze Świrskim. Świrski Zajączkowskiego jako takiego ambitnego, co ciekawe też mającego swoje zdanie, nie bardzo chciał wykorzystywać. Początkowo Zajączkowski został wysłany do Kanady. Tam miał w ogóle zorganizować polską misję wojskową. Miał nagabywać tutaj Polaków miejscowych, żeby zaciągali się do marynarki wojennej. Za co ciekawe, niesłusznie go obarczono, że tylko 150 osób się zaangażowało. Czy to było dużo? No nie wydaje mi się, że to jest ogromna liczba, ale czy poniosła fiasko? To też chyba nie. Później Zajączkowski odpowiadał za szkolenie młodych marynarzy. W roku 1947, co ciekawe, trafia do Toronto. Właściwie w tym momencie historia Zajączkowskiego powinna się skończyć. Szukaliśmy, co stało się Zajączkowskim przez dłuższy okres czasu. Przy pomocy konsulatu generalnego w Toronto udało nam się go odnaleźć, gdzie zamieszkał. Działał bardzo aktywnie w organizacjach polonijnych i co ciekawe, bardzo pamiętali o nim jego dawni podwładni. Ten termin cięcia Polesia pozostał na nim do końca życia. To jest akurat z Mount Pleasant na cmentarzu w Toronto. Właściwie od tego momentu, kiedy udało nam się wspólnie z konsulatem generalnym w Toronto, zaopiekowaliśmy się grobem komandora Zajączkowskiego i ten grób już nie ulegnie tam likwidacji na tym cmentarzu, chociaż to nie było takie pewne w tamtym momencie. Ta Anna Zajączkowska to tak naprawdę kolc z domu. Ale inne losy. To, co ciekawostkę, to jest jeden z pierwszych krzyży Virtuti Militari dla oficera marynarki wojennej, dla Borysa Mokuczego. Postać niezwykła, stuprocentowo, bo proszę sobie wyobrazić, to już będą inne postacie, ale zaraz będę mówił, dlaczego pokazałem Mokuczego. Proszę Państwa, Borys Mokuczy, kiedy zgłosił się do flotyli lipińskiej, kompletnie nie pasował do wizerunku oficera marynarki wojennej. Ja później mogę pokazać jego zdjęcie, on już wygląda jak prawdziwy oficer. Ale kiedy zgłosił się na początku, miał wielki czub na głowie, przewiązany wstążką i dwa kolczyki w uchu. On wyglądał jak pirat czarnomorski. I proszę sobie wyobrazić, ponoć też przeszło do legendy, spotkanie ich obu, znaczy ich obu, jego i komandora Unruga. Komandor Unruga wywodził się z marynarki niemieckiej. Prostolinijny, skromny. I na to samo spotkanie przyjechali, kiedy jeden wyglądał rodem z filmów o amantach XIX-wiecznych, a drugi był po prostu skromnym oficerem w prostym mundurze. Bardzo ciekawe zdarzenie. Ale jakie były losy tych oficerów? To warto pokazać tylko kilku. Katastrofalny był los po 1939 roku wszystkich tych, szczególnie oficerów rezerwy, którzy trafili powołani do flotyli rzecznej, do Pińska, którzy wpadli w ręce sowieckie. Tylko kilku pokażę zamordowanych w zbrodni katyńskiej, aczkolwiek jest to pojęcie takie bardzo szerokie, nie w samym Katyniu, ale w tych wszystkich miejscach, które określamy tym terminem zbrodnia katyńska. Między innymi Mikołaj Genzel, kolejny Hagmajer, Hryniewiecki. O Hryniewieckim pozwolą Państwo, że na słowo się zatrzymam. No, Hryniewiecki, bohaterski oficer marynarki wojennej w roku 20. Świetny, zdolny oficer, ale opinię miał jednego z największych pechowców. Co obejmował okręt, to pech. Ja dzisiaj byłem w liceum ogólnokształcącym, to też im tam o tym wspomniałem. Są pewne przesądy wśród marynarzy, tylko o jednym wspomnę. Nie chcę za długo opowiadać. Hryniewiecki cieszył się opinią dowódcy przynoszącego pecha. Jeśli gdzieś pojawiał, na pewno coś się wydarzy. Z Hryniewieckim było jeden z takich przesądów jest to, że na okręcie nie może przebywać ciało zmarłego. Ciało zmarłego z okrętu chowa się w morzu i to zamyka temat, tak?
To proszę wyrazić, że Hryniewiecki na ORP Orkanie w 1943 roku przewoził ciało naczelnego wodza do Wielkiej Brytanii. Marynarze od razu mówili, a to już nic z tego nie będzie, a pecha przyniesie. No i Hryniewiecki miał pecha, bo został zatopiony na ORP Orkan u wybrzeży Grenlandii. Największa strata marynarki wojennej, jeżeli chodzi o działania wojenne, przez niemieckiego ubota. To taka ciekawostka. Ale jeżeli chodzi o działania wojenne, proszę zauważyć, to są zdjęcia z kolekcji odznaczonych orderem Virtuti Militari w posiadaniu Wojskowego Biura Historycznego. Każdy miał obowiązek zrobienia sobie zdjęcia właśnie z tym orderem. To taka ciekawostka. Następny, Stefan Malce. Zamordowany w Katyniu. Borys Mochuczy. No Borys Mochuczy akurat nie został zamordowany. Tu akurat jest kompletnie inna historia przez Wielką Brytanię, aczkolwiek jego losy w okresie międzywojennym, bo miał kapitalną historię jako marynarza w okresie 1919 do 21. No był kapitalnym, bohaterskim marynarzem, który nie potrafił się odnaleźć kompletnie w czasach pokoju. Ale to już jest też kompletnie inna historia. Najbardziej znanym jest oczywiście jego starszy brat, Aleksander Mochuczy. Wszyscy zresztą wywodzący się z rodziny było, nie było, szlacheckiej, z Witebska. O, Stanisław Nachorski. Kolejny, no ten akurat zasunął z tego, kiedy służył w Flotylii Rzecznej Marynarki Wojennej. To warto podkreślić, ten 1921, to przetarcie się w tych szlakach, w szlifach marynarskich, no mieli fantastyczne, a później tworzyli kadrę dowódców polskiej marynarki wojennej, rozpoznawani na całym świecie. Taką ciekawostkę, Lubisz Jakubczewski, już wymieniamy jako ofiara zbrodni katyńskiej, ale powiem Państwu, że wydaje się, że został zamordowany w tej grupie mokrańskiej. Ja osobiście nie jestem przekonany, aczkolwiek jest wymieniany jako zamordowany zbrodni katyńskiej. Henryk Słokowski, też kawaler orderu Virtuti Militari. Proszę sobie wyobrazić, marynarz floty lipińskiej, potem floty wiślanej, legenda Płocka. W Płocku to jest wzorcowy bohater. Swego czasu miałem przyjemność spotkania z panem, który przyjechał do nas na święto floty lipińskiej, dzień marynarza, ubrany jak Henryk Słukowski w mundurze, nawet z wąsikiem. I ja mówię, kogo pan rekonstruuje? On mówi, Słukowskiego, bo jestem z Płocka. To była taka niesamowita postać z 20 roku. Karol Taube, to ja nie wiem, czy już o nim wspomniałem, o Karol Taube, to tylko króciutko, baron z Podola. Bardzo ciekawy wątek, bo dwóch braci, dwa różne losy. Jeden potem służył broni pancernej, Taube. Proszę zauważyć, że ma takie odznaczenia, które mówią o tym, że są prawie że zaprzeczeniem jego późniejszych losów. Ma krzyż walecznych, ma virtuti. To znaczy, że to nie był żaden tam kwatermistrz. W cudzysłowie, oczywiście nie obrażając nikogo, ale proszę sobie wyobrazić. Taube, poza tymi cudami, które dokonywał na Prypeci, na Dnieprze, działacz polskiej organizacji wojskowej, to myślę, że warto podkreślić jeszcze inną rzecz. On po ukończeniu swojej służby został pracownikiem Wojskowego Biura Historycznego. To nawet w Wojskowym Biurze Historycznym nieraz są zaskoczeni, że to marynarz floty lipińskiej tam służył. Napisał taką ciekawą pracę, gdyby ktoś z Państwa chciał, takim prostym językiem napisaną, zarys historii flotylii rzecznych, napisaną jeszcze chyba w 27 albo 8 roku. Bardzo ciekawa publikacja takim prostym językiem, a taką drugą napisał to o Figliku Poleskim. To też kompletnie takim fajnym, prostym językiem napisane. Jego przeżycia ze zdarzenia się z tamtejszym światem, ludźmi i sposobem życia. Proszę Państwa, czy ta historia właściwie na tym się kończy? Nie do końca. Powiem Państwu, że kiedy szukaliśmy na Dolnym Śląsku i te osoby zaczęły nam wypływać z floty lipińskiej, mieliśmy ich coraz więcej, coraz więcej. Ja powiem Państwu, że zdziwiłem się jedną z osób, bo okazało się, że
mamy pochowanego w okolicach Jeleniej Góry Mata Adama Bajraszewskiego, polskiego Tatara, który w roku 1939 też był w Mokranach, był w tej grupie do rozstrzelania. Ponoć Sowieci, którzy dokonywali selekcji, przede wszystkim sprawdzali zegarek, sprawdzali dłonie i uratowali się ci, którzy albo mieli dłonie spracowane, tak, albo błyskawicznie zdjęli ten zegarek, który otrzymywali w formie nagrody i po prostu wyrzucili. Bajraszewski był pochowany, tak już wspomniałem, dzisiaj w Cieplicach koło Jeleniej Góry. Przed wojną powiem taką wyjątkowo honorową służbę. Początkowo służył w Pińsku, ale mościcki prezydent zwrócił się z takim zapytaniem i to było takie święte prawo marynarzy rzecznych z Pińska o wyznaczenie osobistego sternika na motorówce prezydenckiej. I został przydzielony do kompanii zamkowej, która miała zadanie obsługiwania prezydenta Rzeczypospolitej i pływał motorówką po Wiśle. To taka wyjątkowa ciekawostka. W 1939 roku przeniesiony już do flotyli ze względu na mobilizację, a później od 1939 roku ukrywał się na Dolnym Śląsku, nigdy nie przyznając się do tego, że gdziekolwiek, na jakimkolwiek Pińsku był i tam służył. Jeszcze chciałbym na zakończenie jeszcze jedną rzecz pokazać, ja nie wiem, czy się pokaże. Jeszcze jedno, już się zapętliło. Jeszcze jedną rzecz tam chciałem tam pokazać. Powiem Państwu, z tych historii jest mnóstwo. Marynarze z Pińska po pierwsze od 1939 roku już nie mogli wspominać o tym, gdziekolwiek by służyli, w jakiejkolwiek formacji służyli. Oni później trafili do przeróżnego rodzaju formacji, o prewencji niepodległościowej od Armii Krajowej, w batalionach chłopskich. Sobiegraj między innymi służył w batalionach chłopskich. Niedziela, o którym mówiłem, który był w komórce NZ-owskiej, tej knajpce po lesie, który został aresztowany, służył w Narodowych Siłach Zbrojnych. Byli tacy, którzy funkcjonowali w wielu, wielu, wielu jeszcze innych formacjach, o których tutaj całe mnóstwo opowiadać. Tak, 11. To chciałem Państwu pokazać jako ciekawostkę. No, pokażę Państwu jakoś troszkę. Nie mamy nadzieję, że będzie widać. Chciałem pokazać Państwu tak na zakończenie tylko. Jacy byli ci ludzie, którzy służyli w tej flotylii rzecznej marynarki wojennej? Ja już mówiłem o tym, że wśród mieszkańców Pińska marynarze przeszli do legendy. Przede wszystkim jako ci, którzy tworzyli, byli uosobieniem tego, że Rzeczpospolita się rozwija, że ma olbrzymie marzenia. Kiedyś jedna z dziennikarek napisała taką książkę Wieża Eiffla nad Piną. I one mówią o tych potężnych marzeniach, wizjonerstwie, to, co było zresztą niesamowite. Tu powiem Państwu, coś w tym jest, bo żeby pokazać, jakimi ludźmi ci byli, to pokażę tego człowieka. Franciszek Płonka. Facet, który służył w marynarce wojennej w Pińsku. Przyznano mu order Virtuti Militari. To zresztą ciekawe jest na tym zdjęciu. Musi być zdjęcie w klapie z orderem Virtuti. To jest taka charakterystyczna do tej w ogóle całej kolekcji. Każdy musiał być wpięty w Virtuti. Takie zdjęcie przesad. Nie wiem, czy Państwo dają Jana Henryka Rosena. Czy ktoś z Państwa spotkał się z tym nazwiskiem? To taki artysta, który malował freski w katedrze ormiańskiej w Lwowie. Za czasów polskich. Szukano Rosena, chciano mu wręczyć Virtuti. Szukano Rosena, żeby mu wręczyć to Virtuti. Zaraz Państwu powiem. 15 chyba lat. Artysta. Znaleziono go. Był w Castel Gandolfo. Malował kaplicę dla ówczesnego papieża. Ta kaplica w Castel Gandolfo to nie Jan Paweł II, ona już wcześniej została przygotowana. No i Rosen zrobił sobie to zdjęcie z tym Virtuti i wysłał. Wygląda jak artysta. Brakowało mu tylko sztalugi i pędzla. Odesłał to zdjęcie. No i oni napisali mu, że chcą mu przesłać pieniądze. On napisał, że pieniędzy już nie trzeba, bo on wyjeżdża do Ameryki. No to brakowało tylko odpowiedzi w tym dokumencie, to po coś nam to zdjęcie w ogóle wysłał, bo mu się należało po prostu pensja. Ale z Płonką Państwu pokażę. Płonka, zwykły marynarz, który służył we flotylii pińskiej, ale po roku 1923 dostał. Po 23 roku okazało się, że w Polsce wybuchł kryzys, nie ma pracy. Co ma robić? Nie znalazło się do niej miejsce, to
los tysięcy Polaków po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I okazało się, że jest szansa wyjazdu do Kanady. Spakował, wyjechał, szukano go bardzo długo. To pięknie świadczy, o jakim krajem była II Rzeczpospolita. Zwykły marynarz, walczący o niepodległość na bagnach Polesia. Wyrzucony z pracy, no zwolniony, wyrzucony za duże słowo, który wyjechał gdzieś do Kanady. Nie ma internetu, nie ma, nie wiem, tam WhatsAppa, nie wiem, czego tam jeszcze. A oni go szukają, wiedzą, że wyjechał. Kiedy go znaleziono, wysłano mu ten kwiaterze, pisał, służył Polsce wiernie i szczerze i pragnę, byśmy zbudować już mogli ją od morza do morza. Ale to jest gdzie odbywał służbę, ale chcę Państwu pokazać. Kiedy go odnaleziono, to oczywiście Virtuti. Ale co on im odpisał, kiedy go odnaleziono? Dopiero w 1935 roku. 14 lat. 14 lat po wojnie. On tam pracował jako kucharz w jakiejś tam restauracji. Proszę sobie wyobrazić, co on pisze. Ja to Państwu przeczytam. Ja niżej podpisany potwierdzam obie oczywiście legitymacji. I pisze tak. Jakoś na sercu lżej się robi się tutaj, kiedy się słyszy, że nasza ojczyzna jest na równi z innymi. I poszanowanie sobie daje przez swoją pracę. Ślę z całego serca życzenia rozwoju pomyślności dla naszej Polski. 14 lat później pamiętano o tym, że byli bohaterami, pamiętano o nich. Szanowni Państwo, temat flotyli rzecznej z jednej strony wydaje się zakończony. Ja tylko chciałem dwie rzeczy dodać. Czy w ogóle flotyla była anachronizmem? Bo to jest pytanie, tak? Czy ona była czymś, co było po prostu przestarzałe, nie powinno było funkcjonować i tak dalej? Odpowiem Państwu dwoma pytaniami. Skoro była przestarzała, to dlaczego w roku 1939 bardzo intensywnie na rozwój swoich flotyli rzecznych i to w milionach wykładały z jednej strony Rosja Sowiecka rozbudowując flotylę dnieprzańską, zresztą w 1939 roku podnosząc okręty flotyli lipińskiej do dalszego wykorzystania, z drugiej strony Niemcy rozbudowujące flotylę dunajską, III Rzesza i druga rzecz, o której też warto wspomnieć, dlaczego w roku 1944 je wykorzystywano? Ta historia jest historią dość dramatyczną. Dwukrotnie flotyla zatapiała swoje okręty, dwukrotnie musiano je odbudowywać, ale pozostali ludzie. W tej wystawie, którą Państwo zobaczą, są pokazane też losy tego właśnie, o którym najmniej powiedziałem, o Henryku Aibel, od dowódcy ORP Garland, który później pływał na Garlandzie między innymi do Murmańska, do Archangielska z konwojami, przeszedł do legendy. Dzisiaj my we Wrocławiu upamiętniamy flotylę lipińską. Bardzo nam zależy na tym, żeby przede wszystkim, bo upamiętnieniem zajęły się urzędy żeglugi śródlądowej, środowiska żeglugi śródlądowej w Polsce. Na to święto przyjeżdżają do nas przede wszystkim marynarze wszystkich dróg rzecznych w Polsce. Co ciekawe, przyjeżdżają do nas z Giżycka, przyjeżdżają ze Szczecina, oczywiście z wielu jeszcze innych, z Krakowa i z wielu jeszcze innych regionów. Jako puentę powiem Państwu ciekawostkę. Mam nadzieję, że to ciągle nagrywa? Tak. No to pięknie. To powiem Państwu tylko jeszcze na zakończenie taką historię, już trochę może mniej związaną. Można o tych flotylach mówić rozmaicie, można mówić anegdotami, ale chciałem taką bardzo poważną historię na zakończenie. Proszę sobie wyobrazić, że we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy pojawili się już pod Krakowem, co było też olbrzymie zaskoczenie, że tak szybko, właściwie w Urzędzie Wojewódzkim Krakowskim nie został nikt. Kiedy pojawili się oficerowie Wojska Polskiego mówiący, co ze skarbami Wawelu, to okazało się, że nie ma kto tego wywieźć. Nie wiem, czy Państwo znają tę historię. Okazało się, że jedynym człowiekiem, który był, to był dyrektor, no szeroko powiedzmy, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, chociaż wtedy to się troszeczkę inaczej nazywało, któremu powiedziano, że należy ratować skarby z Wawelu, no bo one za chwileczkę wpadną w ręce niemieckie. A co się z nimi stanie, tego nie wiemy. Błyskawicznie udało mu się zorganizować takie stateczki, które stacjonują tam zawsze w dole pod Zamkiem Królewskim, pod Zamkiem Wawelskim, przepraszam. Przeniesiono na nie skarby z Wawelu i tymi stateczkami, tak w ogóle przyznam się szczerze, że podziwiam odwagę, tymi stateczkami spławiono je Wisłą
kawałeczek w okolice Sandomierza. Tam przeładowano je później na samochody. To w ogóle jest niezwykła rzecz, bo oni nocą je przewozili. Tam wystarczyło, że pojawiłby się jakikolwiek samolot niemiecki, to wszystko poszłoby na dno na tej Wiśle. Załadowano je na samochody, potem te skarby wawelskie, między innymi ze Szczerbcem, przewieziono z Łódzka, później przez Rumunię trafiły, początkowo to już znana jest historia, do Wielkiej Brytanii, do Kanady. I to też ten, który miał otrzymać Virtuti Militari za odwagę, za przewiezienie skarbów wawelskich, ten kapitan tego stateczku nigdy go nie uzyskał, bo nie były te władze. Flotylę skazano na kompletne zapomnienie. 60 lat, ani słowa. Wzmianki, a do dzisiejszego dnia, proszę sobie wyobrazić, na razie jest tak, że pamiętają oni głównie byli mieszkańcy Pińska. Ja mam takie wspomnienia pani Jadzi Szestakowskiej, która pięknie pisała, że dla niej tamta Rzeczpospolita to był wyśniony sen. A dzisiaj może tylko i wyłącznie za nim tęsknić. Tyle. Serdecznie Państwu dziękuję. Ja również dziękuję za wykład. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to można zadać teraz, choć myślę, że Jerzy tak wyczerpująco opowiadał, ale może coś się urodziło, może o coś Państwo chcą zapytać, a jak nie, to jeszcze chwilkę jesteśmy tutaj w kuluarach, też można podejść, porozmawiać. Jaka jest otwartość władz białoruskich w ogóle na Państwa badania, no bo to jest teren obecnie wiadomo jaki? No to jest trudne pytanie, bo myślę, że inaczej odpowiedziałbym na to pytanie 5 lat temu, a dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma żadnej otwartości. Dzisiaj tutaj nie mamy żadnych. Mamy, no sytuacja na tyle się skomplikowała, że trudno jest nawet opowiedzieć w takich sprawach prozaicznych, tak? To znaczy ta pamięć o flotyli rzecznej marynarki wojennej jest w rozmaitego rodzaju środowiskach powiązanych z rzekami w Polsce. Między innymi z policją wodną i tak dalej. Zwracają się oni na przykład z prośbą do nas o kwerendy, potwierdzenie pewnych materiałów. My bez materiałów na przykład znajdujących się w Pińsku mamy kłopot z odpowiedzią na wiele spraw. No i na dzień dzisiejszy no nie ma tej takiej współpracy. Zresztą trudno sobie nawet wyobrazić nas jako historyków, bo przecież jesteśmy historykami, żebyśmy mieli szansę wyjazdu chociażby do Pińska. No teraz to zrozumiałe, ale jeszcze rok temu z kawałkiem. No właśnie, też tak się wydawało, że było to dość, wydawało się, że będzie szansa na dokonywanie wielu, wielu działań, ale kompletnie się zmieniło swój obraz. Zresztą dzisiaj też, nie wiem, czy ktoś z Państwa był w ogóle w Pińsku, bo to jest ciekawe. My ten obraz, ja powiedziałem, że to był teren blisko dwukrotnie większy od Morza Martwego, tak? Przecież to olbrzymi teren. No ci, którzy z Państwa byli na tym Polesiu Białoruskim, tutaj jadąc już po Pecie, no weźmy pod uwagę, jak był to olbrzymi obszar, jak na tej mapie tam było widać, jak sobie Państwo w domu będąc, chociażby napiszą do Rzecza Prypecie, to jest olbrzymi obszar, olbrzymi obszar. Czy on dzisiaj istnieje? No on tylko istnieje tak jak pojęcie Kresy Wschodniej, tak? Istnieje gdzieś w naszych głowach, w naszych sercach, a jak tam przyjedziemy, moi znajomi całkiem dawno byli, niedawno. To już dawno. Przed wojną, jak to w życiu się mówi, byli nad Jeziorem Chorodyskim, no to właściwie wielkie pastwisko. Nie ma, to wszystko właściwie zamknęło i z tamtego terenu no właściwie nie pozostało, że prawie że nic, tak? Czarnobyl, czy uda się kiedykolwiek Polakom powiedzieć, że Czarnobyl to pierwsze polskie zwycięstwo czasów bitwy pod Oliwą? Szczerze wątpię, elektrownia atomowa to już przedsimiła, chociaż jest piękne zdjęcie pięknego polskiego kościoła dominikańskiego w Czarnobylu. Także nie. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo będą zainteresowani w ogóle tematem, to nie jest tak, że ja wszystko wiem, wręcz odwrotnie, więcej nie wiem. Powiem Państwu, że jest kilka, oczywiście jest wystawa, ale wystawa to jest pewien punkt wyjścia. Bo ja na przykład w ogóle nie mówiłem o tym, bo mówię zawsze Pińsk, tak? Ale w ogóle nie mówiłem o Brześciu. Pińsk to był w okresie służby, ale w okresie zimowym to był Brześć, gdzie te statki remontowano i tak dalej, gdzie istniała ta szkoła, w której się szkolili tego typu rzeczy.
ale powiem Państwu, że przede wszystkim prace Mariusza Borowiaka. Mariusz jest jednym z najciekawszych, najwybitniejszych. I to, co tutaj Państwu pokazałem, dokumenty oznaczonych Krzyżem Wirtuti Militari, w każdym innym temacie serdecznie Państwu polecam, bo Archiwum Wojskowego Biura Historycznego udostępniło online wszystkie materiały kawalerów Orderu Wirtuti Militari. Wszystkie w formie PDF są do zobaczenia po obranie, a ktoś szuka swoich krewnych, listów znajomych. I co ciekawe, każdy ma zdjęcie. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Jak ma, ktoś z Państwa ma pytania, to jeszcze oczywiście można zadać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.